Siemano, kolano. Tak jak widzicie, Kesika dzisiaj trochę omyłem. O. Elegancko. Bizon jeszcze stoi. Powtarzam, jeszcze. No, bo tu pizdziec się zrobił. No. Zobaczcie, ja już mam rzepak, kurwa, do siania. A tu jeszcze na polu. No, a co miałem mówić? A, wczoraj pryskałem rzepak, tak jak widzieliście. Ładna pogoda jest. Wczoraj była ładna, dzisiaj ładna. Jeszcze ma być jutro ładna i mają być w nocy przymrozki, 1-2 stopnie. Ale to tam takie przymrozki to... No. Bąk idzie jakiś fajny taki. No, rzepak tak wygląda. Wczoraj na społeczności udostępniłem zdjęcie. Pokazywałem wam, jak wygląda przyńżyko. A dzisiaj poszedłem zobaczyć, co tam się dzieje. I już nie będę tam szedł, ale powiem wam, że jeszcze nawóz się nie rozpuścił. Jest sucho. Dlatego takie żółte place się porobiły. Tak z tego wychodzi. Z tego, co ja widziałem. Już nie chce mi się tam iść, ale... Takie żółte place się porobiły. Nie wiem, w tamtym roku był tam rzepak. No to nie był zły rzepak. A już w tym roku... Nie wiem, co tam się dzieje. To nie wiem, co się dzieje. Ale myślę, że to wina jest po prostu suszy i nie rozpuścił się rzepak jeszcze. Rzepak. Kurwa. Nawóz. No. Poczekamy na deszcz, no ale jak nie będzie deszczu, to nie będziemy musieli na nic czekać. No, a tutaj jest posiana trawa. 5 hektarów. Zobaczcie, no wilgoć jest po tym wale. Po tym, tych wałach. O, proszę. Elegancka trawka. Wilgoć jest. I będziemy siać. Oj, będziemy czekać na ten, na plon. No, a prawdopodobnie Miłosz znowu będzie w moich terenach tutaj w następnym tygodniu. Także jakby ktoś może jeszcze chciał siać trawę, to proszę się z nim skontaktować albo mi dawać znać, żeby chłop miał robotę. I też zapraszam na stronę podsiewajtrawy.pl. Miłosz prowadzi tą stronę. Tam udostępnia nasze podsiewy, nie tylko nasze, tylko wszystkich. No i sobie możecie tam popatrzeć. Możecie się z nim też skontaktować, żeby wam dobrą mieszanki traw, trawy. No. Tego, co ja miałem jeszcze mówić, to... Co ja miałem mówić? A, z kukurydzą, że te resztę pola dalej będę siał kukurydzą. Nie wiem, tam będzie 7 hektarów kukurydzy na kiszonkę. Także myślę, że starczy. Jeszcze dokupię sobie parę byków. Może jakieś jałówki. Ale to zobaczymy. A zobaczcie, tutaj jaki rzepak rośnie. Lepszy niż na tym. Tu była kieszonka z kukurydzy. Rzepak lepszy niż jebany. O kurwa. Niemożliwe. Kurwa.
Dlaczego on taki urósł? Nie obejmę. Nie obejmę tego. Ledwo, ledwo co objąłem stożek. Ja pierdolę. O co tu chodzi? Dlaczego on taki wyrósł? Ale piękny. Ja pierdzielę. I to na piochu. Zobaczcie jaki korzeń. To jest po prostu niemożliwe. Nie, to coś musiało się stać nietypowego. Nie był pryskany niczym. Ja pierdolę. Dlaczego to takie jest? Jaka tu reakcja zaszła, że to tak się kurwa porosło? Następny. Ten już trochę mniejszy. Ale też. Jeszcze takich kurwa korzeni w rzepaku to nie widziałem. O co tu chodzi? Zajebisty. Jakby taki na polu rósł. 7 ton kurwa z hektara. Jak chuj. O co tu chodzi? Zobaczcie to co się dzieje w nim. Tego się nie da policzyć, tych rozgałęzień. Jeszcze takiego to nie widziałem. Już tu jest ze 4 cm. 5 może. Stożka tego. Ja pierdolę. Dlaczego to tak? Piszcie w komentarzach. Sakra. To u mnie na polu nie ma takiego. No, ale dobra. Pośmieli się, pożartowali. Czy to z kiszonki te kwasy tak zadziałały, kurwa, na... Może kosić kiszonkę. Żeby ona zgniła. Na pryśmie. I dopiero potem rozwozić jako taki gnój na jako nawóz na zboże, na rzepaki. Ja wymyślę nawóz ze zgniłej kiszonki z kukurydzy. No ale dobra. Ja się będę rozłączał. To ja się będę rozłączał i nie wiem co ja będę... A, jutro niedziela, także będę odpoczywał. A po niedzieli zobaczymy jak pogoda. Jak pogoda będzie, to może będziemy coś pryskać od chwastów. A, przymrozki będą, to nie będę pryskał. Także znowu laba cały tydzień. Nara.